Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem opowiedzieć dzisiaj znowu o nie naszej książce, ale o książce z rynku, o książce Legendzie, proszę Państwa, którą wydał Państwowy Instytut Wydawniczy. Tak już trochę stale, by można powiedzieć, współpracujemy z Państwowym Instytutem Wydawniczym, bierzemy tej książki. Proszę Państwa, książka stara, znana i przez wielu lubiana, a przez wielu nielubiana, Ruth Benedict, Chryzantema i miecz, wzory kultury japońskiej. Jak twierdzą niektórzy koledzy, książka napisana po to, żeby usprawiedliwić bomby rzucone na Hiroshima i Nagasaki. Być może tak, a być może nie. Ja nie będę o tym orzekał. Natomiast co chciałem wyraźnie powiedzieć. Zdarzyło mi się poznać Japończyków. Byłem raz na potężnej takiej imprezie zorganizowanej przez społeczność japońską w Londynie, gdzie wynajęto w ogóle 8 pięter budynku i tam było wszystko, co się współcześnie kojarzy z kulturą japońską. Od karateków, począwszy na mandze, kończąc, poprzez te wszystkie przedziwne pokemony, różne stwory, ludzi poprzebieranych w to, poprzez te dziewczynki takie, chwila dla pedofila, wystudiowane bardzo w podkolanówkach. To wszystko tam biegało po tych piętrach i mogliśmy się wszyscy zapoznać z tym, jak wyglądają wzory współczesnej kultury japońskiej. I proszę Państwa, sprawa jest jasna. Japonia się od swojej przeszłości odwróciła na dobre. Być może kiedyś do niej wróci, ponieważ no jest to kraj o bardzo trwałej tradycji i niesłychanie mocno ugruntowanej. To znaczy, to nie jest tak, że jak Japończycy dzisiaj wyprawiają różne dziwne rzeczy i nie pamiętają już o tym, że byli samurajami, to znaczy, nie znaczy to, że oni nie powrócą do tej tradycji, proszę Państwa. Ruth Benedict pisze nam o tym, jak bardzo Japonia różni się od Europy, jak wielką pułapką dla samych Japończyków była kultura średniowieczna, którą odziedziczyła nowożytna Japonia, którą w zasadzie no, zaabsorbowała jako kulturę państwa, a była to tak naprawdę kultura armii. To jest charakterystyczne, że kultura japońska to kultura armii i wysokiej specjalizacji. Oczywiście, proszę Państwa, są tu te wszystkie przerażające opisy, o których wielokrotnie słyszeliśmy, dotyczące zachowania się pojedynczych ludzi wobec sytuacji, które są dla nich nie do zaakceptowania, albo nie do zaakceptowania dla rodziny, albo nie do zaakceptowania dla społeczności. No więc przede wszystkim kwestie samobójstw rytualnych. Z powodu rozmaitych rodzajów hańby, z powodu zadłużenia, z powodu nielojalności. Bardzo brutalne. Bardzo brutalne. Japończycy, tworząc w stuleciu XIX i XX swoje imperium morskie, no, przejęli z tej swojej dawnej, starożytnej, średniowiecznej kultury wszystko, co nadawałoby temu imperium, co mogłoby je scementować w zasadzie i uczynić z tego imperium kamień. I jak wszyscy wiemy, historia II wojny światowej nas o tym uczy, żeby rozwalić ten kamień, trzeba było naprawdę zaangażować poważne środki. Poważne środki. Tak poważne, że aż amerykańscy badacze, tacy jak Ruth Benedict, zostali poproszeni o to, żeby napisać taką książkę, która by wyjaśniła Europejczykowi, dlaczego Japonia jest Japonią i dlaczego to wszystko zrobiono. Książka pod wieloma względami wstrząsająca, proszę Państwa, dotycząca bardzo intymnych nieraz szczegółów życia społeczności japońskiej, szczegółów, których my się nawet nie spodziewamy. Dotycząca spraw obyczajowych, majątkowych, dotycząca służby cesarzowi, bo tak to trzeba określać. Książka moim zdaniem aktualna, bo jak Państwo sobie pewnie przypomnieli, a może zauważyli, a może nie, mamy abdykację na tronie japońskim. To znaczy niedawno cesarz Akihito abdykował, a cesarzem nowym został jego syn, 50-letni. Ja pamiętam, proszę Państwa, Państwo też pamiętacie cesarza Hirohito. I to jest wielka rzecz, bo to mówi, proszę Państwa, jak głęboka i trwała jest tradycja japońska i jak łatwo potrafi się ona modyfikować. To jest niezwykłe. Cesarz Hirohito, przypomnę, umarł w roku 1989.
no to wszyscy to jako dorośli ludzie już pamiętamy. Ja byłem w szkole średniej, ale no to a cesarz Hirohito to był ten człowiek, który o mały włos nie został przez Amerykanów skazany na śmierć, ja tylko przypomnę, że zamiast niego powieszono generała Yamashite, zbrodniarza wojennego, człowieka, który zdobył Singapur, prowadząc swoją armię na rowerach przez dżunglę. Proszę Państwa, szczegółowe omówienie tradycji, pojęć, decyzji, co jest szalenie ważne, decyzji dotyczących wnętrza, nieraz bardzo intymnego, japońskiej kultury. Otwarcie tej kultury na odbiorcę amerykańskiego, a tak naprawdę zachodnioeuropejskiego, nieprzeliczona ilość wydań tej książki, nieprzeliczone komentarze, omówienia. Chyba wszyscy studenci wszystkich kierunków uniwersyteckich, humanistycznych musieli czytać, jeżeli nie całość, to fragmenty tej książki. Momentami nie podziw nie do ukrycia. To znaczy Ruth Benedict mimo chłodnego oka badaczki nie może się powstrzymać przed wyrażeniem podziwu i zaskoczenia dla tego, czym żyli Japończycy w tamtych czasach i tych nieprawdopodobnych kulturalnych gruzów, które zastali Amerykanie przyjeżdżając na wyspę po podpisaniu traktatu pokojowego, bezwarunkowej kapitulacji cesarskiej Japonii. Nie ma w tym żadnego szyderstwa. To jest przedziwne. Nie ma w tym żadnego szyderstwa, bo być może byliby autorzy z innych kręgów kulturowych albo z innych krajów, którzy by sobie na takie szyderstwo pozwolili, a być może takie było zlecenie, żeby nie było w tej książce szyderstwa. Jego rzeczywiście nie ma. Proszę Państwa, nie znam nikogo, kto nie fascynowałby się Japonią choć przez chwilę. To jest tak głęboka kultura i tak fantastycznie różnorodna, że no, każdy miał kiedy w swoim życiu taki moment, że zetknął się z kulturą japońską i miał jakiś taki moment zachwytu. To, proszę Państwa, dotknęło wszystkich chłopaków ze względu na karate, sztuki walki japońskiej, całą tradycję wojskową. Ja tylko przypomnę, że mimo tego, że Japończycy odwrócili się od tradycji samurajów i od tych wszystkich, no, z naszego punktu widzenia, upiornych zasad rządzących życiem japońskiego wojownika, to jednak zawody w tradycyjnym konnym łucznictwie odbywają się w Japonii do dzisiaj. Pocieszające jest to, że mistrzami w konnym łucznictwie, proszę Państwa, światowymi często zostają Polacy, o czym może Państwo wiedzą, a może nie. No więc informuję, bardzo wielu Polaków uprawia konne łucznictwo i z powodzeniem konkuruje z Japończykami. Więc może się zdarzyć, że Japonia odmieni swoje oblicze jeszcze nie raz i nie dwa. Ciągłość kultury japońskiej, nieprzerwane jej trwanie, no to są, proszę Państwa, tysiące lat. I Japonia zaprzęga do utrwalania tej swojej kultury coraz to nowe dziedziny sztuki, od tradycyjnych, które są cały czas kultywowane, poprzez bardzo nowoczesne, mówię tu po prostu o filmie, o technikach komputerowych najnowszych. Japonia absorbuje wzory innych kultur. Wszyscy wiemy, jak popularny jest Chopin w Japonii. Ja znam osobiście jedną japońską pianistkę, przesympatyczną zupełnie osobę. Jak się zdarzy i ona będzie miała czas, to na pewno zaproszę na jedną z konferencji. Na pewno. Rozmawiam z nią już długo o tym, ale ona nigdy nie ma czasu, więc jest mi trudno. Dlatego, proszę Państwa, myślę, że jeżeli powrócimy do swoich japońskich fascynacji, to powinniśmy zacząć od tej przedziwnej książki, która może nam otworzy oczy, może nas zmrozi wewnętrznie, ale na pewno nam coś tam przypomni z czasów dawniejszych. Ruth Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu.